Witajcie, witajcie moi kochani, witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie na przeglądzie w Pepko. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o lajkowaniu, będzie mi bardzo miło jak zostawicie komentarz. Zaczynamy. Na początek mamy tutaj bieliznę, 25 zł od rozmiaru S do XL, bieliznę. No co ja mówię, już na sam początek, co ja mówię, to są stroje kąpielowe, przecież właśnie o to mi chodziło, żeby nagrać Wam stroje kąpielowe. Następnie tutaj mamy też staniczek, ale jest tak upchane, słuchajcie. Te są akurat chyba z tamtego roku, to na pewno widzieliście, do XL, również za 25 zł. Następne, zobaczcie jakie ciekawe. Na tutaj takie cienkie ramionczko, tutaj troszeczkę grubsze, taka fala. I zaraz zerkniemy jaka jest cena, tu zobaczcie na takie złote zaczepy, 25 zł od rozmiaru S do XL, następnie jest tutaj taki panterkowy i ten panterkowy, zaraz zerkniemy cenę, kosztuje 25 zł od S do XXL, panterkowy, zebra bardziej to jest chyba. I tu możecie do tego dokupić sobie również majciory, ale tu akurat chwycił mi się duży rozmiar, więc do tego stanika będą za duże, ale to tylko po to teraz tutaj tak pokazuję, żebyście wiedzieli co do czego. I majtki kosztują 20 zł od rozmiaru S do XXL i te XXL naprawdę są spore i one są takie bardziej zabudowane. Dobra, o teraz tak Wam odsunę, żebyście sobie zobaczyli, jak to by wyglądało w komplecie. Pokazywałam Wam stanik na górze, za chwilę Wam pokażę, jakie są majtki czarne, ale lecimy po kolei. 25 zł od rozmiarów S do XL, również takie stroje kąpielowe. Uch, jak ja zazdroszczę tym dziewczynom, które mogą sobie kupić na takich cienkich ramionczkach. Strój kąpielowy, dobra. Teraz tutaj odwieszę, jak mi się uda, bo oczywiście mi spadło, nie, oczywiście nie uda mi się. Ale już sobie tutaj poradzę, dobra, więc tu macie na takie zapięcie i do tego są majtki, oczywiście te też są dużego rozmiaru, więc trzeba grzebać i sobie szukać i dobierać. Od rozmiaru S do XL, ale te XL jest naprawdę spore, 20 zł kosztują maciochy i maciochy są, słuchajcie, też takie mocno zabudowane, jak ktoś lubi, ja na przykład wolę takie bardziej wycięte, ale nie za mocno na plażę, nie za mocno. Następnie mamy tutaj takie kolorowe w kwiatuszki i z boku są jeszcze regulowane sznureczkami. I nie widzę tutaj do nich staników, a nie, widzę. 15 zł od rozmiaru S do XXL. Następnie, co my tutaj mamy? Tu mamy taki zielony. Poczekajcie, poczekajcie, bo tu jest tak nasejtane. Najpierw Wam pokażę ten stanik do tego. Tu proszę bardzo i on kosztuje 15 zł od rozmiaru S do XL. Tu sobie odwieszę i tu mamy jeszcze takie w kolorze takim zielonym. Tak, w kolorze zielonym i jeszcze tylko zerkniemy cenę. Od rozmiaru S do XL za 20 zł. Za 20 zł odwieszam te gaciorki. I tu jeszcze są takie, o te bardzo ładne. Tak się prezentują, te już są troszeczkę bardziej wycięte, z takim szerszym paskiem u góry. Gdzie my tu mamy cenę? Kosztują 15 zł od S do XL. Jeszcze tu zerknę, co ja tutaj mogę Wam pokazać. I tu jeszcze do tego staniczka zielonego są takie majtki. Taki sam krój jak te w kwiatuszki. Bardziej wycięte, zobaczcie. I jeszcze tu zerkniemy cenę. Od rozmiaru S do XL za 15 zł. Więc jak ktoś jest mniejszego rozmiaru, to może sobie w fajnej cenie kupić stroje kąpielowe. No i zaczynamy czarne majtki. 20 zł od rozmiaru S do XL. One są takie bardziej zabudowane. Z przodu i z tyłu, ale zaraz Wam pokażę, jeszcze są inne. O, te bardziej, mi się bardziej te podobają. I nawet nie wiem, czy ja nie mam z Pepko też do stroju, bo chyba górę kupiłam gdzie indziej. A majciochy mam chyba w ogóle z innego sklepu. 10 zł kosztuje od S do XL. Tak, tak się prezentują, z boku można sobie je regulować. I tu jeszcze są majtki do tego stanika, który tam wisiał na górze. I tu jeszcze co mamy? A, jeszcze mamy takie majtki za 15 zł, również do XL. Więc na pewno są do niego staniki.
Dobra, odwieszam. Jest naprawdę tego sporo i słuchajcie, korzystajcie, bo lato przyjdzie bardzo szybko. Już zobaczcie jeszcze miesiąc i wakacje i naprawdę później nie będzie w czym wybierać. Naprawdę. A teraz już jak są wywieszone, to jest sporo rozmiarów. Jak widzicie, półki się dosłownie tutaj uginają, więc na pewno znajdziecie swój rozmiar. Szukajcie. No właśnie, bo później będzie bida, jak trzeba będzie się rozebrać nad jeziorem czy nad morzem i nie będzie stroju kąpielowego. Sama tak kiedyś miałam. 40 zł kosztują spodnie, które są do rozmiaru 44 i one są takie materiałowe. Na gumeczce, tu mają jeszcze dodatkowo paseczek. Kieszenie, fajne kieszenie, bo taka wąska dziurka, a są głębokie. Zwężają się ku dołowi i tak się prezentują. Jeszcze Wam pokażę z drugiej strony. Czyli z lewej, tak. I zerkniemy, czy są z tyłu kieszonki. Nie ma kieszonek. Takie tylko wsunąć i śmigacie. Tu jeszcze widzę jakąś nowość. Poczekajcie, muszę wyciągnąć, bo również jest bardzo dużo tego wszystkiego. Półki pełne. Tu jest akurat rozmiar XL, 35 zł do 3XL od rozmiaru S. Możecie kupić sobie taką bluzkę. O, tak wygląda, na dole nie ma żadnych rozporków, nie jest ani krótsza, ani dłuższa, po prostu prosta. Taka bluzeczka od środka wygląda tak. No, także spory rozmiar do 3XL. No i z tyłu nic ciekawego, nie ma żadnych nadruków, żadnych naszywek. Więc lecimy dalej. Co my tutaj jeszcze mamy? Jeansy. Aha, te jeansy już pokazywałam. Tu mamy bluzeczki, macie białe, macie zielone. Co my tu jeszcze mamy? Spodenki. I spodenki z szerokim pasem. Już Wam pokażę. Spodenki z szerokim pasem, dwa guziczki, wciągane. I kosztują 4 dyszki do rozmiaru 42. Do rozmiaru 42, ale jest to jeans, który się rozciąga, więc próbujcie, zawsze warto spróbować. I tu akurat na wieszaczku mamy rozmiar 42, mają tutaj takie podwinięte nogawki, przeszyte. Tak wyglądają z przodu, no i tak wyglądają z tyłu, oczywiście kieszenie, jak to właśnie w takich spodenkach jeansowych, ale jest naprawdę bardzo dużo teraz spodenek jeansowych w Pepco. Jak i właśnie takich koszulek bokserek. Już Wam pokazuję. Taka prążkowana z guziczkami, są również bez guziczków i kosztuje 20 zł od rozmiaru S do XXL. Tylko ja bym proponowała chyba brać mniejszy rozmiar, bo ja jeden wzięłam z tych żółtych i niebieskich, co są z nowej kolekcji, wzięłam sobie chyba XL i one są trochę przyduże na mnie. To znaczy zależy jeszcze kto co lubi nosić, ale te przyduże są po prostu za duże, bo te ramionczka są wtedy dłuższe, no i wiecie co widać, nie? Co nie, co tam widać? Wyłazi. Nie dość, że samo wyłazi, to jeszcze wyłazi przez to, że bluzka ma za długie ramionczka. Dobra, tu mamy granatową bluzkę za 17 zł, tak jak Wam mówiłam, że są jeszcze właśnie bez guziczków. Idziemy dalej. Dalej spódniczki bawełniane. Niektóre z Was pisały mi, że lubią takie spódniczki, ja też kiedyś właśnie z Pepco miałam tylko szarą. Bardzo fajnie, zarzucacie sobie i bardzo wygodnie. Ups, gdzie mi tutaj lecisz? Siedź spokojnie. I już zerkniemy, jaka jest cena takiej spódniczki. 20 zł do rozmiaru XXL, oczywiście materiał się rozciąga, bez problemu rozmiar większy wejdzie. Tu są spodenki i te spodenki kosztują 30 zł do rozmiaru 42. Do rozmiaru 4,2, z tyłu nie ma kieszonek, jak widzicie, z przodu się prezentują tak, szeroka guma, kieszonka, sznureczek, zaraz zerkniemy, czy ta kieszonka, ale nie, myślałam, że jest płytka, ale nie, okej. Okay. I tu jest jeszcze rozporek, bo czasami niektórzy mają problem tutaj właśnie w łydce, żeby się zmieściło, to znaczy wiecie, no tak jest bardzo opięte, jak nie ma tych rozporków, więc tutaj są rozporki i są ciemne i jak widzicie są również jasne, niebieskie. Jasne, niebieskie, dobra.
Bluzeczki w paseczki i to już będzie wszystko, czy coś jeszcze? No jeszcze Wam tylko tutaj tak przejadę z tej nowej kolekcji i kapelusze, i bluzki, i jeansy, no do wyboru, do koloru. To już jest dzisiaj koniec mojego przeglądu. Pamiętajcie, wpadajcie na vlogi. Wczoraj właśnie wjechał vlog, gdzie bardzo polecam Wam te produkty, które Wam właśnie tam pokazuję. Dzisiaj już życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć!